Zapraszam na wystawę do Antresoli w Koszalinie. Często oglądałem ze znajomymi w internecie nasze prace, różne prace innych artystów, których nie znałem, i postanowiłem zaprosić artystów do Koszalina i takie miejsce, żeśmy znaleźli u nas właśnie w Antresoli, w Muzeum w Koszalinie. Artyści pochwycili ten pomysł i bardzo chętnie zaczęli przyjeżdżać do Koszalina, pokazując swoje prace. Prace oczywiście były różne, bo temat nie był zadany. Artysta miał się po prostu pokazać jak najlepszej strony, ale dzięki temu, że przyjeżdżali do Koszalina, to się poznali, czasami zrobili wystawę w Koszalinie. W tym roku ta wystawa Real Shape będzie wystawą międzynarodową. Zaprosiłem dwoje artystów, Józefinę po naszemu Boni z Palermo, Sycylii, i artystę polskiego, ale od wielu lat mieszkającego w Nowym Jorku, Janusza Skowrona. Obydwoje chcieli przyjechać do Polski, ale niestety pandemia ten plan jakby złamała. Po prostu nie mogą przyjechać. Na tej wystawie pokażę cykl gęby. Na ten cykl gęby składają się portrety ludzi, zwierząt i autoportrety. Chciałbym Państwu pokazać może pierwszy autoportret podwójny, portret mojego psiaka, którego zresztą do dzisiaj wspominam czule. Jakby mój podwójny portret, czyli pokazuję Państwu, jak ważny był dla mnie ten piesek w moim życiu osobistym. Następny obraz z cyklu gęby chciałbym Państwu zaprezentować pod tytułem Majster Bieda. Wykonałem trzy podobizny Majstra Biedy. Jak Państwo się orientujecie, w moich obrazach często przewija się temat muzyczny. Zresztą sam trochę gram i śpiewam. Także tutaj mamy Majstra Biedy, ale Majstra chyba pokazanego trochę w inny sposób. Nie jest to taki typowy portret realistyczny. Operuję tu szczególnie barwą. Jak już wspomniałem Państwu, moje portrety gęby to są nie tylko portrety wymyślone, ale też są i portrety realne. Tutaj macie Państwo obraz, portret mojego taty, i następny jakby podcykl to są podobizny, można powiedzieć, świętych, czyli apostoł w zieleniach i w czerwieniach. Emocja, ekspresja i moje podejście do tematu. Ja się wychowywałem na wsi, więc ta miłość do zwierząt zostałam jakby wpojona właśnie w tamtym okresie. I tu mamy pyski końskie, trochę roześmiane, czasami smutne. Nadaje tym właśnie obrazom troszeczkę cech ludzkich. Ten cykl powstał w technice oleju na płótnie. Tworzę go już od 2006 roku i ciągle go rozwijam. I myślę, że dalsza część nastąpi. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Tomasz Awdziejczyk. W tym nietypowym, wirtualnym wernisażu w czasie koronawirusa, kiedy musimy się ukrywać za maseczkami, jest mi szczególnie miło, że mogę w tej dziwnej formie dialog z Państwem prowadzić. Zaszczycony jestem, że taki obraz został pokazany. Co miałem na myśli? Otóż rzeczywiście w obrazie jest pewna tajemnica, ale malowanie rzeczy trywialnych uważam za nudne, więc staram się w swojej twórczości pokazać rzeczy, które nie są oczywiste. A do tak szczególnie nieoczywistych zagadnień należy świat duchowy. A najbardziej te istoty, które należą do świata niewidzialnego, których nie można sfotografować, zmierzyć, zważyć, chociaż wielu twierdzi, że istnieją. I tutaj otwieramy swoją intuicję i pozwalamy, żeby ręka malowała to, co gdzieś tam radar duszy wyłapuje, i trudno nawet to zinterpretować w racjonalny sposób. Dopiero kiedy już formy, kształty czy obiekty pojawią się na płótnie, wtedy możemy poddać je analizie. Ale nie chcę narzucać żadnej interpretacji Państwu. Bardzo proszę, żeby wnikliwie i w skupieniu się im przyjrzeć, własne wnioski wyciągnąć, a kiedy okoliczności pozwolą, żebyśmy się osobiście spotkali, z przyjemnością podyskutuję na temat, jak ja to widzę i jak odbieram Państwa opinię.
serdecznie pozdrawiam i zachęcam do obejrzenia wystawy. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Joanna Banek, mieszkam i pracuję w Krakowie. Na wystawę Real 6 przesłałam pracę pod tytułem Struktury niepodległe. Praca ta nawiązuje do jednego z najnowszych cykli. Zapraszam do oglądania. Będę w międzyczasie Państwu opowiadać o inspiracjach, które towarzyszyły mi powstania tych obrazów. Dziękuję. Prac Struktury niepodległe nawiązuje do moich inspiracji związanych z naturą, a odnosi się do niepodległości natury, do idei człowieka, do próby przekształcania na siłę natury przez człowieka. Ponieważ interesuje mnie kolor, interesuje mnie symbol, czy kolor jako symbol w swoich obrazach, staram się w taki sposób uzewnętrzniać strukturę wewnętrzną, kompozycję, kolor i inne założenia, które gdzieś sobie wymyślę, by obrazy stały się znakami, by stały się nosicielami idei i treści, które dla mnie są bardzo istotne. Struktury niepodległe w bardzo delikatny sposób ewoluował w cykl botanika i bardzo się z nim też ściśle wiąże. Dlatego pozwoliłam sobie przedstawić na koniec kilka prac, które wynikają bezpośrednio z cyklu struktur niepodległych, są jednak z nim bardzo tematycznie związane. Hello, I'm Josephine Boney and this is my art. Dzień dobry. Jesteśmy w mojej warszawskiej pracowni na Powiślu. Ja nazywam się Jolanta Caban i jestem malarką. Skończyłam Warszawską Akademię Sztuk Pięknych w pracowni profesora Ziemskiego. To był Wydział Malarstwa, dyplom w 1989 i aneks u profesora Artymowskiego. Po skończeniu studiów pojechałam na stypendium rządu francuskiego do szkoły Montpellier i od tego czasu wróciłam do Polski i tutaj mieszkam i pracuję. Biorę udział w licznych wystawach w Polsce i za granicą. Może parę słów o moich obrazach. Ja jestem kolorystką, mogę właściwie w ten sposób powiedzieć o swojej twórczości, że ten kolor jest dla mnie takim najważniejszym motto. Tak jak powiedział Paul Klee, kolor to jest moja idea, dzięki kolorowi żyję. Powiem parę słów, czym jest dla mnie twórczość. Ten język malarski, tej malarskiej wypowiedzi dla mnie jest takim najprostszym sposobem wyrażenia siebie. Malarstwo jest potrzebne dla mnie, to jest prawie jak remedium, czy żeby mogła się wypowiedzieć jakby to, co jest jakoś głęboko we mnie. I sprawia mi to też radość. Muszę powiedzieć, że malowanie jest też dla mnie ogromną radością. Jak ja maluję? Może powiem kilka słów. Ten mój sposób malowania jest... Ja lubię ekspresję i ten kod ekspresji dla mnie jest bardzo ważny. Lubię kolor, posługuję się różnymi narzędziami.
Moje plamy malarskie powstają i z pędzla, i z gąbki, i z rozlewania, i z takiego ekspresyjnego podchodzenia do płótna. Te moje plamy są takie często niewyretuszowane, brutalne. Jest to wszystko to, co w kodzie ekspresji się mieści i jest mi to takie no, najbardziej bliskie, jakby tak czuję. Nazywam się Elżbieta Ledecka. Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych ukończyłam w 1974 roku. Malarstwo jest moją pasją. Od dziecka jest moim zawodem i również moim zawodem i pasją jest ceramika. Moje najnowsze obrazy to te z kwarantanny. Maluję też dużo ogrodów. Kiedyś malowałam martwe natury, pejzaże. Kocham pejzaż i poszukuję wszelkich technik malarskich. Prace olejne, prace akrylowe, tworzę malarstwo na jedwabiu. Jeszcze przed rokiem malowałam takie obrazy. To są po pobycie we Francji, ogrody francuskie. A teraz już ciągnie mnie do zupełnie abstrakcyjnych obrazów, gdzie tylko jakiś fragment jest realistyczny. A cały obraz drga kolorem, drga nastrojem. Brałam udział w 40 wystawach indywidualnych i w 300 zbiorowych w kraju i na świecie. Resztę powiedzą moje obrazy. Nazywam się Lech Ledecki. W 1973 roku ukończyłem studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu i od tego momentu mieszkam i pracuję w Częstochowie. Moim takim największym, najściślejszym środowiskiem jest Oddział Częstochowski Związku Polskich Artystów Plastyków i właściwie od początku jestem w tym związku. Moja twórczość od ukończenia studiów cały czas ewoluowała. I dosłownie za każdym razem odkrywałem pewne nowe rzeczy. Na początku były to prace realistyczne. Natomiast z upływem czasu zacząłem od tego realizmu odchodzić na rzecz pewnych form umownych. Mianowicie bardziej zależało mi na nastroju, na klimatach, których dotykam, których doświadczam, ale nie punktowanie tego, co aktualnie widzę. Czasami były to refleksje po czasie. W tej chwili w zasadzie wszystko to, co się dzieje na moich pracach, to jest
wynik pewnego rodzaju przemyśleń na temat tego, co się działo w przeszłości. Mam tutaj pracę, która trochę we mnie dojrzewała. Jakiś czas myślałem o czasie upływającym i w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że ten czas doprowadził do zaniku pewnych cywilizacji. Tutaj umownie ustawiłem sobie zegary, które są opisane, nigdy takie nie były, ale są opisane cyframi w różnych cywilizacjach. Jest to cywilizacja sumeryjska, jest tu cywilizacja inkaska, chińska, ale znaki są z przeszłości i jest oznaczenie, które do tej pory u nas występuje, ale już coraz rzadziej, w stylu gotyckim. Natomiast te przemyślenia są związane z upływem czasu, z upływem pewnych form, które nas dotykają. A cała ta twórczość polega na tworzeniu pewnych nastrojów, klimatów, właściwie dotykania rzeczywistości i poprzez drobne elementy sugerowania tych moich odczuć. Mam też pracę, która mnie inspirowała, dotyczyła jak gdyby powstawania życia. Taka wersja na zasadzie genezis, ale ta genezis może dotyczyć wszystkiego i może dotyczyć i nas, i wszechświata, i różnych innych form. W każdym razie ta kolorystyka też w pewnym sensie determinuje te moje prezentacje. Nigdy nie zdarzyło się tak, żebym wiedział od początku do końca, co zostanie tak zwaną formą zamkniętą. Najczęściej zdarza się tak, że rozpoczynam pracę i z upływem czasu następują pewne ewolucje, pewne przemyślenia i do tego obrazu dochodzą już w formie rzeczywistej pewne nowe przemyślenia. Jest tu jeszcze jedna praca. To jest praca, która w zasadzie nie ma tytułu. Ona mnie zainteresowała w takiej formie bardziej symbolicznej. Można rozmawiać o niej jako o fluidach, fluidy myśli lub coś w tym rodzaju. W każdym razie interesowała mnie sprawa czysto formalna. Zamykanie pewnych sytuacji, pewnych przemyśleń w sposób symboliczny. I to jest właśnie ta praca, która powoduje, no właśnie to, co mówiłem na początku. Nigdy do końca nie jestem pewien, czym ta praca się skończy i jaki będzie miała ostateczny wydźwięk. Jak sądzę, wszystko to, co do tej pory robię i mam nadzieję jeszcze będę robił, będzie miało swoje reminiscencje z przeszłości. Te moje prace powstawały pewnymi falami zainteresowań. W wielu przypadkach determinowane były pewnymi drobnymi formami. Były to w przeszłości robaki, pajączki, były to pióra, były to, no w tej chwili były i pewnie jeszcze jakiś czas zostaną ze mną, kostki, krople wody i być może, że tego typu obserwacjami będę się posługiwał w dalszym ciągu przy tej pewnej swobodzie kompozycji kolorystycznej na płótnie.
chciałbym, ponieważ to mnie interesuje, chciałbym, żeby to jak najdłużej ze mną zostało. W moich obrazach głównie prezentuję moje wnętrze, to, co się we mnie dzieje, moje emocje, moje uczucia, przemiany, które się zadziewają we mnie poprzez różnego rodzaju odczucia w ciele. One są trudne do nazwania czasem, a dla mnie łatwiej jest je wyrazić w obrazie, używając kolorów, plam barwnych, przestrzeni. Te wewnętrzne przestrzenie, one właśnie prezentują te trudne do nazwania, trudne do zinterpretowania części mnie, a jednocześnie one są też częścią integralną pewnej sfery psychiki takiej zbiorowej podświadomości, która jest wspólna. W obrazach najważniejszy jest dla mnie kolor i przestrzeń. W farbach olejnych najbardziej lubię wydobywać te przenikające się plamy barwne, wydobywać ich świetlistość, też przede wszystkim relatywizm barwny, czyli relacje między poszczególnymi barwami, ich zależności, to jak na siebie wpływają i to jakie wrażenie wywołują na odbiorcy, jakie emocje poruszają i skojarzenia. Są to obrazy, które mogą też pomóc w odczuwaniu pewnych przestrzeni w sobie, których wcześniej nie mieliśmy tak z nimi kontaktu albo nie było na to przestrzeni. Maluję głównie to, co czuję. Nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale czuję na przykład, że ten, a nie inny kolor bardziej do mnie przemawia. Gest. Czuję to w ciele, w ręku, w takiej intuicji przestrzennej. Nie wiem, jak obraz będzie wyglądał za chwilę. Nie wiem, jak obraz będzie ostatecznie wyglądał. On prowadzi mnie, mówi, co chce się na nim, co ma się na nim znaleźć, jaka przestrzeń, co będzie wydobyte, jak te przestrzenie będą się przenikały. Jestem pewnego rodzaju narzędziem do wykonania pewnego zadania. Dobrze mi jest w tej roli, chociaż też nie jest łatwo przekazywać to, co intuicja chce. Cześć, Adam Papke. Chciałbym zaprosić w imieniu organizatorów oraz własnym na otwarcie kolejnej z cyklu wystaw Real. W tym roku będzie to 6. edycja już tego cyklu, który polega na prezentacji twórczości artystów z sieci internetowej, a następnie pokazywanie ich również w realu, w galerii Antresola, muzeum w Koszalinie. Na wystawę składa się dorobek twórczy 15 artystów z bardzo różnych środowisk w kraju i za granicą, którzy tworzą w różnych technikach. Ja tutaj akurat reprezentuję akwarelę, której w mojej twórczości poświęciłem najwięcej uwagi, która najbardziej mnie zainspirowała. Zapraszam serdecznie. Sławomir Różkiewicz. W 1989 roku skończyłem Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Poznaniu dyplomem z malarstwa. Uprawiam takie dyscypliny jak rysunek, malarstwo ścienne, malarstwo sztalugowe. Zajmuję się również fotografią i projektowaniem.
Sztuka jest dla mnie językiem wyrażającym moje myśli, jest odbiciem mojego wnętrza, moich zainteresowań, mojego charakteru. Witam, nazywam się Janusz Skowron, od 31 lat mieszkam w Nowym Jorku. Zapraszam do mojej pracowni. Trochę prac moich na ścianach oprawionych, książki, plakaty, radio z muzyką koniecznie, z pracy Luka Tomaszewskiego, bardzo ją lubię, i stół, na którym powstaje dużo prac rysunkowych, malarskich, w średnim i większym formacie. Oczywiście używam sztalugi przy dużych płótnach. I okno, które wychodzi na stronę zachodnią Nowego Jorku, a pejzaż Long Island City i Manhattanu. Dużo zieleni, końcówka maja, gorąco. Zamykam okno, spuszczam żaluzję, by tej geometrii miasta za dużo nie wtargnęło do mojej twórczości, i kilkanaście rysunków kliwia. Uwielbiam rośliny, kwiaty, rośliny tropikalne, zwłaszcza rysunki większego formatu, portrety, maski, które są teraz tak bardzo wyeksponowane w realu, i takie mamy czasy. Parę rzeczy na papierze. Tu jest zapis taki dokumentalny tego, co się w Nowym Jorku przez ostatnie 2 miesiące działo. Tutaj właśnie są liczby, daty, no i taka smutna statystyka. To jest po prostu taka rzeczywistość nowojorska. I portrety wymyślone, improwizowane, z wyobraźni, w ołówku, w piórku, w tuszu. Ryba w masce, to troszkę na wesoło, wymyślona ryba, akty, jakieś wymyślone portrety, maski. Troszkę bałagan na stole, gotowość w każdej chwili do malowania. Także mniej więcej chyba, jeżeli chodzi o pracownię, to tyle. Może jeszcze tam dodam parę ujęć spoza budynku. Także serdecznie pozdrawiam wszystkich w Koszalinie i okolic. Myślę, że kiedyś się zobaczymy w realu. Dziękuję dyrektor muzeum i Waldkowi Jaroszowi za zaproszenie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam z Nowego Jorku. Janusz Skowron. Nazywam się Iwona Wiszniewska, mieszkam w Świdwinie. Tam też pracuję w jednostce wojskowej w klubie 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. Jako instruktor i animator prowadzę tam zajęcia plastyczne, fotograficzne. Organizuję warsztaty i plenery malarskie i fotograficzne. To malarstwo i fotografia przewija się w moim życiu bardzo. Jedna i druga dziedzina pozwala mi się wyrażać w sposób taki, abym mogła przekazać swoje odczucia i emocje, jakie mi towarzyszą na co dzień. Maluję od lat. Eksperymentuję z różnymi technikami, poszukuję nowych rozwiązań.
poprzez fotografię chcę podzielić się swoim spojrzeniem na otaczającą mnie rzeczywistość. Fotografia też inspiruje mnie do twórczości malarskiej. Te dwie dziedziny sztuki bardzo mi pomagają na co dzień. Filmowanie, które jest wymogiem dzisiejszych czasów, pozwala odkryć zupełnie nowe pokłady w nas samych, pokłady kreatywności. Stresujące? Tak, stresujące, bo lepiej jednak jest być po drugiej stronie kamery niż przed kamerą. Ale podejmuję to wyzwanie. Chcę w ten sposób podzielić się z Państwem moją twórczością malarską. W muzeum znajdują się moje dwie prace, a tutaj mogę Państwu pokazać odrobinę mnie samej. Życzę miłego odbioru.